Wrzuć kawę do toalety, rezultaty cię zaskoczą. Produkty, których używasz codziennie, mogą zamienić się w coś zupełnie innego. To prosty i tani sposób na środek, który przyda ci się w łazience. Weź miskę i wsyp do niej trzy łyżki mielonej kawy. Pochłania ona idealnie nieprzyjemne zapachy. Następnie wrzuć jedną łyżkę sody oczyszczonej, wykorzystując jej właściwości czyszczące. Przelej do szklanki ocet, który jest dobrze znany ze swoich właściwości dezynfekujących. Wlej ocet do miski z kawą i sodą. Powstałą miksturę dobrze wymieszaj. Gdy roztwór jest gotowy, możesz już go użyć do sprzątania łazienki. Wlej całość do toalety. Odczekaj chwilę aż składniki zawarte w przygotowanym płynie zaczną spełniać swoją rolę, następnie szoruj jak zwykle i obserwuj jak skutecznie czyści i dezynfekuje. Korzystając z tego naturalnego środka czyszczącego, nie tylko oszczędzasz pieniądze, ale także przyczyniasz się do zdrowszego środowiska. Rozbija kamień w toalecie jak młotek. Czy wiesz jak łatwo i tanio możesz pozbyć się kamienia w toalecie? Wystarczy kilka prostych składników, które na pewno masz w domu. Do przygotowania mieszanki potrzebujesz 50 ml płynu do mycia naczyń. Następnie dodaj jedną łyżkę soli kuchennej. Trzecim składnikiem jest ocet. Dodaj 300 ml. Dokładnie wymieszaj wszystkie składniki, aby sól dobrze się rozpuściła. Przelej miksturę do butelki popłynie do zmywania. Ułatwi ona aplikację. Teraz polej mieszanką całą powierzchnię toalety, zwłaszcza tam, gdzie zbiera się kamień. Polej całość, nie zapominając o kołnierzu toalety, i zostaw na noc, aby mikstura mogła zadziałać. Rano wystarczy tylko spłukać toaletę i cieszyć się czystością. Ta metoda jest nie tylko skuteczna, ale także ekologiczna. Wypróbuj ją już dziś i przekonaj się, jak prosto można pozbyć się uciążliwego kamienia. Hydraulicy nie chcą, abyś o tym wiedział kiedy zatka ci się toaleta, nie używaj gorącej wody do rozpuszczenia zanieczyszczeń. Nie musisz też kupować przepychacza, który tak często nie radzi sobie z zatorem. Dlatego dzisiaj pokażę Ci najlepszy sposób. Jest bardzo prosty, wymaga tylko worka. Użyj zwykłego worka na śmieci. Owiń go ciasno wokół muszli klozetowej. Użyj worka o pojemności 60 litrów, ten najlepiej pasuje. Gdy to zrobisz, opuść deskę sedesową. Deska powinna być sucha, aby worek dobrze przylegał. Upewnij się, że worek jest prawidłowo rozciągnięty pod deską i nie dostaje się pod niego powietrze. Powinien być na tyle szczelny, żeby dawać lekki efekt sprężystości. Aby dodatkowo uszczelnić worek, usiądź na desce sedesowej. Dopiero teraz możesz spróbować spuścić wodę. Jeżeli worek dobrze przylega, wytworzy się ciśnienie i nałożony worek zadziała. Spuść wodę kilka razy, jeśli zbiornik na wodę na to pozwala. To powinno rozwiązać problem bez przepychania rur. Będziesz zaskoczony, gdy toaleta znowu będzie drożna. Tak pozbędziesz się nieprzyjemnych niespodzianek, które mogą cię spotkać w łazience. Brzydki zapach wydobywający się z muszli klozetowej zniknie od razu. Raz na zawsze uporasz się ze smrodem, który wydobywa się z kanalizacji. Oto co musisz zrobić. Do naczynia wsyp łyżkę cukru. Zalej cukier ciepłą, ale nie gorącą wodą. Następnie weź około pół kostki drożdży. Rozkrusz je i dodaj do wody z cukrem. Wszystko wymieszaj. Drożdże się rozpuszczą i powstanie mleczna mieszanina. To znak, że drożdże reagują z cukrem i są gotowe do użycia. Wlej mieszankę do muszli klozetowej i najlepiej zostaw ją na całą noc lub chociaż na parę godzin. W przeciwieństwie do chemicznych środków czyszczących, które mogą maskować zapach tymczasowo lub uszkadzać rury, drożdże są naturalnym i bezpiecznym rozwiązaniem. Działają bez użycia szkodliwych chemikaliów, wspomagają naturalne procesy rozkładu i dzięki temu brzydki zapach znika. Po upływie danego czasu wyczyść toaletę szczotką i na koniec spuść wodę. Toaleta będzie czysta i pachnąca. Jeśli masz w domu drożdże suszone, Mogą one być używane tak samo jak świeże drożdże. Wystarczy postępować według tego samego przepisu, używając całego opakowania drożdży. Taka mieszanka również sprawi, że brzydki zapach z toalety zniknie. A jeśli się znowu pojawi, wystarczy powtórzyć cały zabieg i ponownie zalać toaletę drożdżami. Deska sedesowa ma ukryte przyciski. Dzięki nim pozbędziesz się zanieczyszczeń i tych żółtych plam po moczu. Kiedy zabierasz się za porządki w łazience, wyczyszczenie deski sedesowej jest zawsze problematyczne. Brud gromadzi się nie tylko na samej desce, ale i pod nią w miejscu mocowania deski do toalety. Tutaj też widać żółte plamy. A jest to miejsce trudno dostępne. Zaraz dowiesz się, jak wyczyścić taką deskę. Plamy znikną. Wszystko będzie czyste i zdezynfekowane. Czyszczenie deski co jakiś czas łatwiej wykonać pod prysznicem lub w wannie. Wtedy można ją bez problemu wyczyścić, można wyszorować nawet zakamarki od dołu deski. Jeśli zdejmiemy deskę, możemy też wyczyścić miejsce jej mocowania do toalety. Na co dzień jest to niemożliwe. Dopiero po zdemontowaniu deski zauważysz, ile tu brudu. A jak jeszcze zdejmiesz te metalowe osłonki, to w ogóle będziesz przerażony. Ale jak zdjąć deskę sedesową? Okazuje się, że każda deska ma przyciski, które to umożliwiają. W zależności od typu toalety mogą to być dwa osobne przyciski, jak tutaj, każdy przy jednym mocowaniu. Może to być czasami jeden przycisk na środku. Zobacz, jak łatwo zdejmuje się deskę, kiedy je wciśniesz. Teraz wystarczy ją wziąć pod prysznic lub do wanny, rozpuść w butelce, z wodą kapsułkę korega Taps. To najlepszy produkt do czyszczenia żółtych plam na desce sedesowej. Korega Taps niszczy bakterie, wybiela, usuwa przebarwienia. To wszystko, czego potrzebuje właśnie twoja deska sedesowa. Takim sprayem wyczyścisz też miejsce mocowania deski do toalety. Wystarczy spryskać i wszystko schodzi. Toaleta będzie lśnić, żółte plamy i brud znikną w kilka minut, a ty będziesz się cieszyć czystą toaletą. Jeśli nigdy tak nie robiłeś koniecznie, musisz spróbować. Efekt zaskoczy cię na pewno. Od kiedy korzystam z tego triku, korzysta również z niego moja teściowa. Jak zobaczyła, jak biała jest moja toaleta, sama chciała mieć taką u siebie. Znikną zacieki w muszli i żółte zacieki na desce sedesowej. Zapomnij o drogiej chemii. Jedyne, czego potrzebujesz, to pasta do zębów. Wyciśnij ją w kilku miejscach w sedesie. Może to być dowolna pasta do zębów. Każda ma właściwości, usuwające kamień, wybielające i odkażające. Dlatego doskonale zastępuje wiele produktów czyszczących. Rozprowadź pastę szczotką i wyszoruj nią całą toaletę. Pozostaw roztartą na 5 minut. Jeśli twoja deska sedesowa ma plamy lub przebarwienia, wypróbuj w międzyczasie ten trik. Nałóż trochę pasty na ścierkę do czyszczenia toalety. Złóż ją i delikatnie nawilż. Zacznij nią czyścić klapę. Zwłaszcza miejsca, gdzie najczęściej osadza się brud i widać żółte plamy. Odczekaj pięć minut. Po tym czasie nawilżoną ścierką bez pasty przemyj toaletę. Usuniesz brud i resztki pasty. Wszystkie przebarwienia znikną. Teraz wróćmy do toalety. Po odczekaniu spłucz pastę z toalety. Ponownie natrzyj muszlę szczotką. Zmyję to jej resztę. Teraz toaleta wygląda naprawdę czysto. Dodatkowo po takim triku świeżo i przyjemnie pachnie w całej łazience.